Okej, możemy otworzyć. Przed chwilą weszmy ze zobaczymy, ile jest sufitu. Latują. Łożu jest 6 stopni. Bardzo niższą. Trochę duży. O, tu wychodzą te moje czarnuszki. Widać, wyszły. Drugim też są. No i będzie pierwsze żarło. Proszę zrobić. Chciał zrobić tak, żeby właśnie dopiero te deski zbudowały, gdzie dziury zostały. Prawda, przykryją to w ten sposób, ale i tak stosunkowo chyba do innych uli, no i zimno. Jest pszczółka moja. O, proszę. O, tu chodzi. Czyli jeden, on przyzimował. Tamten drugi też, bo mówię, zaczęły widać, że w porównaniu do tego, co ostatnio patrzyłem na wylotku, pojawiła się szparka. A to po prostu po jesiennym dokarmieniu. Ponieważ to był odkład. Uciekaj do wylotka. Idź do gniazda. Idź. No idź, mówię. O. I pójdzie. Tutaj widać. Praktycznie sobie nie pokitowały. W przeciwieństwie do tych tutaj. O, polepione. O, maksymalnie. O. A tutaj cały zakitowany, a tu już sobie wzięły i taką dziureczkę wiosenną otworzyły i będę otwierał, bo to są lepiej zabezpieczone. To są, a nie, też tak samo, byle jak. Bez ocieplenia, bez kurzuszka, deskami. Teraz muszę dotrzeć do wiosny. Wiosna już chyba zaraz będzie.